Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Myślę, że naszego drogiego gościa nie potrzeba przedstawiać. Ja tylko w kwestii organizacyjnej, tradycyjnie spotkanie będzie wyglądało w taki sposób, że po prelekcji pana redaktora będzie możliwość zadawania oczywiście pytań, włączenia się do dyskusji i zapraszam do zakupu doskonałej lektury. Myślę, że pan redaktor nie odmówi dedykacji i autografu, także... Nie odmówię. O, już mamy zapewnienie. Oddaję głos panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję organizatorom za zorganizowanie. Państwu dziękuję za obecność. Już tutaj ramy organizacyjne i przebieg tego spotkania został zaproponowany, więc ja nie będę się powtarzał. Tematem mojej prelekcji jest Polska w roku wyborczym. No bo rok 2019, a człowiek starej daty to się myli, o 1000 lat nawet. 2019 jest rokiem wyborczym. W maju się odbędą wybory do Parlamentu Europejskiego, a jesienią odbędą się wybory do Parlamentu Tubylczego, to znaczy Sejmu i Senatu w Polsce. No i w związku z tym z całą pewnością emocje polityczne sięgną zenitu. Ale warto, zanim jeszcze przejdę do omawiania tych emocji i tego zenitu, to chciałbym dokonać takiego krótkiego przeglądu wydarzeń ubiegłego roku, bo ubiegły rok był dla Polski niezbyt korzystny. Po pierwsze dlatego, że w Stanach Zjednoczonych została uchwalona ustawa numer 437, która formalnie Polski nie dotyczy, bo to jest ustawa amerykańska, ale niestety jej konsekwencje mogą nas bardzo boleśnie dotknąć. Jak boleśnie, to o tym za chwilę. Sens prawny tej ustawy, która została bodajże w maju podpisana przez prezydenta Trumpa, sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska wykonała żydowskie roszczenia majątkowe, jakie środowiska żydowskie i Izrael wysuwają pod adresem Polski. No i na podstawie tej ustawy sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych będzie musiał w tym roku złożyć Kongresowi informację na ten temat, to znaczy w jaki sposób Polska te roszczenia realizuje. No i jeżeli najpóźniej jesienią musi to zrobić, dlatego że ustawa dała mu 18 miesięcy na złożenie tego sprawozdania, więc najpóźniej jesienią będzie musiał to zrobić. No i jeśli to zrobi, a zrobi na pewno, no i na przykład z tego sprawozdania będzie wynikało, że Polska się miga, no to prawdopodobnie Kongres obmyśli jakieś środki dopingujące, a Polska jest bardzo wrażliwa na wszelkie środki dopingujące, które ze Stanów Zjednoczonych tam napływają. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna, nie tylko dla państwa, ale również dla narodu polskiego. Moim zdaniem to jest niebezpieczeństwo chyba największe zagrożenie, jakie zawisło nad narodem polskim od 1939 roku. Na czym polega to zagrożenie? Otóż zacznę od tego, że te roszczenia są całkowicie bezpodstawne. One są całkowicie bezpodstawne, bo one dotyczą tak zwanego mienia bezspadkowego, bezdziedzicznego, a na całym świecie, no w każdym razie na świecie mnie znanym, to obowiązują takie same zasady co do tego mienia jeszcze od czasów prawa rzymskiego. Otóż jeżeli jest mienie bezdziedziczne, to znaczy umarł ktoś, kto nie pozostawił spadkobierców ustawowych, ani też nie sporządził testamentu, to majątek po takim jegomościu dziedziczy państwo, którego ten zmarły był obywatelem. I taka jest zasada w Stanach Zjednoczonych, taka jest zasada u nas. Roszczenia żydowskie zatem sprzeciwiają się całkowicie tej zasadzie i są bezzasadne w związku z tym.
One zostały oszacowane na sumę biliona złotych. Ta kwota padła w liście jakiejś Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie w styczniu ubiegłego roku. Tam ta kwota się pojawiła, biliona złotych, co w przeliczeniu po aktualnym kursie na dolary stanowi ponad 300 miliardów dolarów. To jest równowartość 3 rocznych budżetów Polski. Ta kwota. Jest zatem oczywiste, że Polska nie może wygenerować takiej gotówki, nawet w transzach, bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która pociągnęłaby za sobą również katastrofę społeczną i prawdopodobnie polityczną. W związku z tym, jeżeli te roszczenia mają być realizowane, no to musiałyby być realizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach i udziałach w spółkach Skarbu Państwa. No i teraz pytanie trzeba postawić takie, czy zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych wystarczą na zaspokojenie tych roszczeń, czy nie wystarczą? Nie wystarczą. W związku z tym trzeba będzie uzupełniać to innymi na tej mniej więcej zasadzie, jak to kiedyś przed wojną jeden z rozmówców Franciszka Fischera zapytał go, co trzeba zrobić, żeby w Polsce było dobrze. No i Fischer powiada, nie będzie w Polsce dobrze, dopóki się nie rozstrzela 700 tysięcy łajdaków. No ten rozmówca był pod wrażeniem rozmachu tego programu i radykalizmu, ale mówi, panie Franciszku, może nie być aż tylu łajdaków. Na co Fischer powiada, to nic nie szkodzi, w razie czego dobierzemy z uczciwych. No i właśnie z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, że będziemy dobierać. Jaki mógłby być, czy będzie tego skutek? Ano taki, że środowisko żydowskie na terenie Polski, bo przecież nieruchomości się nie da przenieść, na terenie Polski będzie dysponowało majątkiem tej wartości. W ten sposób zyska z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc, dominującą pozycję ekonomiczną, która się natychmiast przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Krótko mówiąc, mielibyśmy szlachtę jerozolimską, co by oznaczało, że naród polski we własnym kraju zostanie zdegradowany do narodu trzeciej kategorii. Trzeciej, bo pierwszą kategorię będą stanowili okupanci. To nie jest epitet. Po łacinie okupacjo to jest zawłaszczenie. Więc to okupanci, to słowo jest jak najbardziej adekwatne, to nie jest żaden tam język nienawiści, bo teraz to pod niezawisły sąd można być zawleczonym z tego powodu. Więc nasi okupanci by stanowili pierwszą kategorię, drugą kategorię stanowiliby kolaboranci naszych okupantów, a reszta dopiero trzecią. Więc jest to dlatego zagrożenie i dla państwa polskiego, które w ten sposób utraciłoby nawet pozory niezależności, no i dla narodu polskiego, który to znalazłby się pod okupacją na 50, może nawet na 100 lat, albo i więcej. No i a po 100 latach to się do wszystkiego można przyzwyczaić. Także to grozi trwałą degradacją narodu polskiego. Dlatego mówię, że największe zagrożenie, jakie zawisło nad nami od 1939 roku. Wtedy nasi okupanci tam mordowali ludność polską. Teraz już nie ma takiej mody. Czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS. I tam było, między innymi, było wyliczenie korzyści, jakie Rzesza Niemiecka miała z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Nie były to korzyści duże, to było jakieś kilka marek, niecałe 10 marek. I to przy uwzględnieniu, tam z niemiecką pedanterią było to obliczone, przy uwzględnieniu takich pozycji jak dochód z utylizacji zwłok. Więc wielkiej korzyści. Tych więźniów było bardzo dużo, więc dlatego to sprawiało wrażenie, że to jest bardzo dobry interes, ale to nie był dobry interes. Takiego niewolnika żywego
znacznie więcej jest korzyści niż z niewolnika martwego, bo z martwego, no to mówię, te 5 marek, a z żywego, zwłaszcza jak mu się pożyczy pieniądze na wysoki procent, to można go eksploatować aż do śmierci, a czasami nawet i dłużej. W związku z tym bardziej się, bo teraz nikt nikogo nie morduje, tylko w ten sposób. Proszę Państwa, i to było pierwsze takie wydarzenie. Dramatyzmu temu wydarzeniu dodaję jeszcze okoliczność, że część Polonii amerykańskiej na widok, że przygotowania takiej ustawy się pojawiły w Kongresie, w Senacie najpierw, no podjęła próbę takiego desperackiego, rozpaczliwego lobbingu, żeby zablokować tę ustawę. No ale się nie udało. Między innymi dlatego, że z Polski te środowiska polonijne nie otrzymały żadnego wsparcia. Nie tylko nie otrzymały żadnego wsparcia, ale prawdopodobnie nawet doświadczyły dywersji ze strony rządu polskiego, bo została zwołana taka konferencja polonijna w Waszyngtonie, która miała na celu najpierw dwudniowa, pierwszego dnia wypracować stanowisko, a następnie odwiedzić biura na Kapitolu wszystkich 450 kongresmenów i im to stanowisko na piśmie przedstawić, żeby oni trochę tam wiedzieli, nad czym głosują, bo to wcale nie jest tak, że tam wszyscy ci kongresmeni to są zorientowani, zwłaszcza w sprawach europejskich. To Europa to tam niewielu, znaczy być może niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie ona leży, ale to tak już jest. No i kiedy przyjechał, w tym czasie właśnie przyjechał do Stanów Zjednoczonych pan Marek Magierowski, wiceminister spraw zagranicznych, odbył tam wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami polonijnymi, no i co najmniej połowa uczestników tej konferencji waszyngtońskiej, którzy zgłosili akces do niej, wycofała się po tej wizycie, więc nie wiem, czy pan Magierowski ich tam odwodził od tego pomysłu, ale nie można tego wykluczyć. A podczas tego lobbingu, bo tam ci się nie zniechęcali, tylko cały czas próbowali powstrzymać jeszcze nawet prezydenta Trumpa, no to władze w Polsce nie, nawet słówkiem się nie zająknęły, że im się to nie podoba. Więc to jest pierwsza taka okoliczność bardzo niekorzystna dla Polski, która miała miejsce w ubiegłym roku. Drugie wydarzenie to jest wytarzanie Polski na oczach całego świata w Smole i w Pierzu w związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przypomnę, że ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona w 1998 roku. I tam na żądanie strony izraelskiej, czy szerzej żydowskiej, został umieszczony artykuł 55, przewidujący karalność tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, a więc każdej próby publicznego podważania za podanej do wierzenia wersji historii II wojny światowej, a tych obozów tam koncentracyjnych w szczególności. I to jest ten artykuł w ustawie o IPN i przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 blokuje swobodę badań naukowych, że jest sprzeczny z zasadą wolności słowa. Przez 20 lat nikt tego nie zauważył. I dopiero kiedy w styczniu ubiegłego roku Polska podjęła próbę, zresztą taką niezbyt fortunną, wykorzystania tego samego narzędzia do ochrony własnej reputacji, bo nowelizacja polegała na dopisaniu do tego artykułu 55 artykułu 55a, który przewidywał karalność tak zwanego kłamstwa obozowego. No, że tam jak ktoś będzie pisał w prasie, że polskie obozy zagłady, no to tam Polska, nie wiem w jaki sposób by tam wyciągnęła wobec niego konsekwencje, ale no przynajmniej było to w ustawie zapisane. I klangor się podniósł aż pod niebiosa. Zaprotestowała najpierw ambasadoressa Izraela w Polsce, potem rząd izraelski, potem diaspora żydowska, wszystkie organizacje, no i wreszcie Departament Stanu, który ostrzegł Polskę, że jak się nie opamięta, to może zagrozić swoim interesom strategicznym.
Taką deklarację wygłosiła rzeczniczka Departamentu Stanu, więc to już brzmiało poważnie, to już nie były hałasy jakieś takie, ale to już było pierwsze poważne ostrzeżenie. Jaki Polska ma strategiczny interes w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi? No jeden podstawowy. Ma nadzieję, że w razie czego Stany Zjednoczone będą broniły Polski do ostatniej kropli krwi. No, a tutaj tylko z powodu nowelizacji ustawy o IPN-ie Stany Zjednoczone nas ostrzegły, że nie będą nas broniły do ostatniej kropli krwi, ani w ogóle. No to co możemy sobie pomyśleć, co by się działo, jakby się pojawiło jakieś większe trochę niebezpieczeństwo. No i Polska została w ten sposób na oczach całego świata wytarzana w smole i w pierzu. I z podkulonym ogonem tę nowelizację znowelizowała w ten sposób, że wykreśliła, wyrzekła się wszystkich tam, niech tam piszą o tych obozach, co tam chcą, już dobrze, żeby tylko nie narazić, nie zagrozić swoim interesom strategicznym. Na tym się niestety tarzanie Polski w smole i w pierzu nie skończyło, bo trzecim takim wydarzeniem na oczach całej Europy przynajmniej, Polska też została wytarzana, no to było zawieszenie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Polska uchwaliła dwie ustawy sądowe, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. No i tam, jak Państwo pamiętacie, były takie tam różne zawirowania wokół tej ustawy. Komisja Europejska, wreszcie na czele której stoją dwa niemieckie owczarki, pan Jan Klaudiusz Juncker i pan Franciszek Timmermans, zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Trybunał, wstępnie badając tę ustawę, zawiesił jej obowiązywanie. I sędziowie Sądu Najwyższego nawet nie czekali. Ci, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, nawet nie czekali, aż władze polskie się na ten temat wypowiedzą, tylko natychmiast wrócili do orzekania i nawet nie oddali odpraw, które otrzymali z powodu przejścia w stan spoczynku. Więc to pokazuje, jaki poziom moralny jest tych ludzi. Może rzeczywiście nie powinni być sędziami Sądu Najwyższego ze względów takich formalnych, dlatego że ustawa o Sądzie Najwyższym, ta poprzednia, na którą oni się powoływali, nie ta zawieszona, stanowi, że sędzia Sądu Najwyższego powinien być nieskazitelnego charakteru. No człowiek, który nie oddaje odprawy, którą dostał i potem tę okoliczność, z powodu której dostał tę odprawę, odpada, no to trudno utrzymywać, że on jest nieskazitelnego charakteru. Ma na charakterze bardzo poważną skazę. Także rzeczywiście chyba nie powinien być, ale mniejsza z tym. W każdym razie Trybunał Europejski tę ustawę zawiesił i polskie władze próbowały stworzyć pozory legalności dla tego całego przedsięwzięcia i uchwaliły taką nowelizację całkowicie zgodną z wytycznymi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. To mi przypomina taką scenę z książki Antoniego de Saint-Exupéry, Mały Książę. Państwo pewnie znacie tę książkę. Ona uchodzi za książkę dla dzieci, ale to dorośli powinni czytać. Dla dzieci to ona jest trochę za trudna. No i tam jest scena w tej książce, jak to Mały Książę przybywa na planetę, na której zamieszkuje król. Oj, król przedstawia się małemu księciu jako władca absolutny, nieznoszący najmniejszego sprzeciwu. W związku z tym Mały Książę prosi go, żeby mu zarządził zachód słońca, bo Mały Książę bardzo lubił zachody słońca. No i król nie odmawia, tylko zagląda do kalendarza i powiada tak: zarządzam zachód słońca na godzinę 19:15 i zobaczysz, jaki mam posłuch. Ot, troszeczkę tak samo się władze polskie w tej sprawie zachowały, ale oczywiście na tym nie koniec, bo wybuchła następna afera, mianowicie prokuratura wszczęła śledztwo
w sprawie obchodów urodzin Hitlera w głębokich lasach koło Wodzisławia Śląskiego. W kwietniu ubiegłego roku tam w tych lasach grupa jakichś jego mościów urządziła obchody urodzin Hitlera. No i TVN, jak się okazuje, stacja telewizyjna TVN tę uroczystość całą nagrała, ale wyemitowała to nagranie nie od razu wcale, tylko 9 miesięcy później. Akurat wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych Polonia próbowała lobbować przeciwko ustawie. Bo tam TVN-u w Stanach Zjednoczonych specjalnie nikt nie ogląda. No niemniej jednak puszczenie takiej wiadomości, że w Polsce młodzi ludzie obchodzą urodziny Hitlera, no dobrze opinii amerykańskiej do Polski nie usposabiało. W związku z tym no, mieliśmy takie wrażenie, że to jest dywersja. Przestał działać. Tak? No to dobrze. To dobrze. Proszę Państwa, no i co się stało? Ponieważ zgłosił się jeden z uczestników tej uroczystości, nawet jakiś organizator, i powiedział, że dwaj nieznajomi mężczyźni. Dwaj nieznajomi mężczyźni. Nie mogę odłożyć, bo jest przywiązany. No ja. Już się włączył. Nie, ty mnie. Tym. No dobrze. O, już. Teraz on. Tak, proszę tego używać. A tego może odkryć. Oj, dobrze, będę trzymał. Będę trzymał te trzy. Już. Nie, już nie będziemy tutaj robić zamieszania. Proszę Państwa, no to dobre, to dobry widok, trzy mikrofony, to tak jakby tu nas było co najmniej, tak, jak na plenum KC i od razu bezpośrednia łączność z Moskwą, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Proszę Państwa, no i zgłosił się ten jegomość, że dali mu ci panowie 20 tysięcy złotych, żeby taką uroczystość zorganizować, no i nalegali, żeby jedna pani wzięła w niej udział. Okazało się, że ta pani jest dziennikarką TVN. No i prokuratura wszczęła śledztwo, żeby sprawdzić, czy to prawda, czy ta cała uroczystość nie została przez stację TVN zainscenizowana. I wtedy odezwała się pani Georgetta Mosbacher, ambasadoressa Stanów Zjednoczonych w Warszawie, która powiedziała, że jak Polska nie przestanie dokazywać w ten sposób, jeszcze raz podniesie rękę na stację TVN, no to wszystkie te zdobycze, które tam uzyskała w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, może utracić. I to stanowisko zostało poparte przez Departament Stanu po raz kolejny. Z czego wynika, że po pierwsze, telewizja TVN uzyskała status eksterytorialny w Polsce. No bo skoro pani Georgetta takie rzeczy tam pisze, no to rzeczywiście dobrze to nie wygląda. Oczywiście prokuratura natychmiast to śledztwo tam przerwała. Bo nie wiem, jakie postanowienie temu towarzyszyło, ale śledztwo się nie posuwa, więc przerwane zostało. No i dlaczego pani Georgetta? Ano dlatego, że TVN stanowi własność takiej firmy Discovery Communication, której prezesem zarządu jest pan Dawid Zaslav z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami. No i mamy tutaj już, że tak powiem, łańcuch pokarmowy w całej rozciągłości. I pani Georgetta, okazuje się, że nie była to jedyna sprawa, w której ona interweniowała, nawet w sprawach takich bardzo drobnych, drobiazgowych. Wiemy o nich dlatego, że te listy, które ona pisała, to wyciekły do mediów.
nie wiemy, co nie wyciekło. Tam pewnie jakieś poważniejsze rzeczy nie wyciekły, a te to były drobiazgi. Na przykład, żeby jakiś lek produkowany przez amerykańską firmę farmaceutyczną Ministerstwo Zdrowia wpisało na listę leków refundowanych. Bo takimi kwestiami się zajmuje ambasador USA Stanów Zjednoczonych, więc najwyraźniej przeszła na ręczne sterowanie. Ja to komentując to w jednej z tam stacji telewizyjnych powiedziałem, że jestem przekonany, że Stany Zjednoczone nie odważyłyby się, nie śmiałyby posłać takiej osoby w charakterze ambasadora na przykład do Paryża, do Londynu, do Berlina czy do Moskwy. To, że przysłały ją do Warszawy, no to pokazuje, jak jesteśmy tutaj postrzegani. No i to dobrze nie wygląda. To dobrze nie wygląda, bo świat to widzi. Świat to widzi, no i co gorsza, te wydarzenia, o których tu powiedziałem, będą miały swój dalszy ciąg w roku wyborczym, w 2019. Czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego w maju. Proszę Państwa, ten Parlament Europejski to jest taki demokratyczny kwiatek do kożucha. To jest jedyny organ Unii Europejskiej, który ma legitymację demokratyczną, bo ci posłowie pochodzą z powszechnego głosowania. Bo inne, ale akurat Parlament Europejski nie ma żadnej władzy. Ci deputowani mogą wygłaszać dwuminutowe gniewne przemówienia. No to co można w ciągu dwóch minut powiedzieć? Precz, niech żyje, prawda? I tyle. No tam jeszcze parę słów własnymi słowami dodać i to wszystko. Oczywiście nie ma to żadnych konsekwencji. Mogą jeszcze uchwalać rezolucje nawet przeciwko trzęsieniom ziemi. Także tu oczywiście jak ziemia coś takiego usłyszy, to natychmiast zadrży ze strachu, prawda? No i stąd mamy takie zaburzenia. Proszę Państwa, to jest jedyny organ Unii Europejskiej, który ma legitymację demokratyczną, bo inne nie. Na przykład Rada Europejska jest organem władzy ustawodawczej Unii Europejskiej. Pan Donald Tusk stoi na jej czele. On ma dwie bardzo ważne kompetencje. Może otwierać i zamykać posiedzenia tej Rady. To jest wielki dygnitarz. To jest wielki dygnitarz. Bardziej takim poważniejszym organem to rzeczywiście jest Komisja Europejska. To jest organ władzy wykonawczej, coś w rodzaju rządu Unii Europejskiej. To jak powiedziałem, dwa niemieckie owczarki są tam na czele tego całego interesu. I Komisja Europejska, podobnie jak Rada Europejska, nie ma legitymacji demokratycznej, bo jej członkowie, ci komisarze pochodzą z... Dziękuję bardzo. To Francuzi mówią na to embarras de richesse, kłopot z nadmiaru. Cztery, miejmy nadzieję, że wszystkie będą działały. Proszę Państwa, więc komisarze, członkowie Komisji Europejskiej pochodzą z kooptacji. Żadnego głosowania nikt nad nimi nie urządza. Podobnie jak sędziowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oni pochodzą z kooptacji, żadnego głosowania nad nimi nie ma. No i to jest taki demokratyczny kwiatek do tego kooptacyjnego kożucha. Jakie z tego płyną konsekwencje w związku z wyborami majowymi? Ano takie, że partie establishmentowe, że tak powiem, zarówno obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, jak i obóz zdrady i zaprzaństwa, traktują obecność w Parlamencie Europejskim jako rodzaj politycznej emerytury. Jak już ktoś tam się wypali, opatrzy, albo jeszcze nie daj Boże, tam jakiś casus paskudeus mu się przytrafi po drodze, no to idzie do Parlamentu Europejskiego, tam rozwiązuje sobie znakomicie własne problemy socjalne, bo tam pieniądze są prawdziwe. No i natomiast par ugrupowania, które usiłują się wedrzeć na scenę polityczną, zupełnie inaczej podchodzą do tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, traktując te wybory jako odskocznie, jako trampolinę do następnych tam wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce. Więc jeżeli ktoś uważa, wyborca uważa, że powinno się trochę wpuścić świeżego powietrza do tej sceny, na tą scenę polityczną, no troszeczkę zatęchłą trzeba przyznać, no to dobrze było wyciągać z tego wnioski przy majowych wyborach.
Proszę Państwa, drugie wybory to są wybory do Sejmu i Senatu. Pojawiły się już w 2015 roku takie głosy krytyczne wobec polskiego systemu wyborczego. Tu pan Paweł Kukiz tam krytykował ten system wyborczy, ale nie tylko on, bo nawet pan prezydent Komorowski ze strachu się trochę włączył do tej krytyki. Jak już widział, że przegrywa wybory, to tam próbował chwytać się brzytwy i to między innymi ta krytyka. Ale rzeczywiście niezależnie od intencji coś jest na rzeczy. Jak państwo przecież wiecie, z wyborów na wybory frekwencja wyborcza nie przekracza 50%. No, to znaczy, że połowa obywateli uprawnionych do głosowania, czyli połowa suwerenów, nie korzysta z tego uprawnienia. No i w tej sytuacji można postawić pytanie o reprezentatywność Sejmu i Senatu. Czy grono tych polityków, za którymi opowiedziała się mniejszość suwerenów, można uznać za reprezentację narodową, czy też za bandę uzurpatorów? Tym bardziej to pytanie trzeba postawić, że w polskiej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu nie ma żadnego minimum frekwencyjnego. Gdyby nawet do głosowania poszli kandydaci i zagłosowali na siebie, to wybory byłyby ważne. No, ale w tej sytuacji, no, pytanie, czy to jest jeszcze reprezentacja narodu, czy też banda uzurpatorów, byłoby jeszcze bardziej uzasadnione. No i w związku z tym są takie wątpliwości co do tego, czy Sejm i Senat rzeczywiście są reprezentatywne. Tutaj różne takie pomysły się pojawiają. Ja nie będę w tej chwili Państwa nimi zanudzał. Jeśli kogoś to interesuje, to możemy do tego wrócić w czasie dyskusji. Ale w każdym razie sygnalizuje pewien problem. No i ostatnie wybory do samorządu terytorialnego pokazały, że właściwie polska scena polityczna zmierza do takiego systemu dwupartyjnego. Muszę powiedzieć, że to wygląda na działanie intencjonalne, dlatego nie przypadkowe, tylko intencjonalne, dlatego że byłem sam, słyszałem kilkanaście lat temu na takim spotkaniu w klubie Ronina, Ludwik Dorn, który jeszcze wtedy był trzecim bliźniakiem, otwartym tekstem mówił, że właśnie chodzi o to, żeby w Polsce wprowadzić system dwupartyjny. No i w związku z tym wszyscy pretendenci do zajęcia tam jakiegoś miejsca na politycznej scenie będą szczelnie zablokowani. I tyle. I będzie scena polityczna, czy życie polityczne będzie polegało na tym, że raz rządzimy my, a raz rządzą oni. No i już w ogóle nie trzeba się tam na żadnych rzeczywistych problemach państwa wypowiadać. Wystarczy powiedzieć, trzeba odsunąć od władzy to obóz zdrady i zaprzaństwa. A obóz zdrady i zaprzaństwa, prawda, trzeba odsunąć od władzy obóz oszołomów. No i wystarczy operować tymi epitetami i rozhuśtywać emocjonalnie obywateli, którzy się chętnie takiemu rozhuśtywaniu poddają, bo to są specjaliści od socjotechniki, to pierwszoletni fachowcy, oni umieją to robić. No i w związku z tym to zresztą nie jest rzecz nowa w Polsce. Zauważył to już w wieku XVIII ambasador rosyjski w Warszawie Otto Magnus von Stackelberg. On w jednym z raportów do Katarzyny, on pisał po francusku do Katarzyny, nie wiem, czy w ogóle znał język rosyjski, no i pisał do Katarzyny, że naród polski przyzwyczaił się, że wolność polska zawsze była skierowana w sferę wyobraźni, imaginacji. W związku z tym przyzwyczaiło to naród polski do kultu działań pozornych. Święte słowa, to bardzo spostrzegawczy był, to był wróg naszego narodu i taki ten, ale no nie można mu odmówić spostrzegawczości.
I to jest niestety przetrwało do dzisiaj. Także mamy chociażby w tej chwili, teraz, jesteśmy świadkami rozhuśtywania emocjonalnego opinii publicznej. Ja to rykoszety nawet do mnie dotarły, chociaż ja nie jestem żadnym tam politykiem ani nikim, no ale ponieważ ośmieliłem się zabrać głos, no to natychmiast zostałem tutaj skomentowany, że tak powiem najdelikatniej mówiąc. Proszę Państwa, jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej, dlatego że według mojej ulubionej teorii spiskowej Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa, tak naprawdę niezależnie od partii, które tam się stawają do wyborów, to trzy stronnictwa Polską rządzą rotacyjnie, nie jednocześnie, bo to jedno drugie wyklucza, stronnictwo ruskie, no teraz w głębokiej defensywie, stronnictwo pruskie, które utraciło pozycję lidera sceny politycznej w roku 2015, no i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Skąd się te stronnictwa wzięły? Otóż, żeby to wyjaśnić, to musimy się cofnąć w czasie do drugiej połowy lat 80. W 1986 roku odbyło się w Reykjaviku na Islandii spotkanie prezydenta Reagana z Michałem Gorbaczowem. I po tym spotkaniu, bo celem tego spotkania było położenie fundamentów pod nowy porządek polityczny w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. I po tym spotkaniu okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku, który jeszcze tylko szkicowo tak był tam nakreślony, istotnym elementem tego nowego porządku będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna jej zapowiedź. I ta wiarygodna jej zapowiedź oczywiście natychmiast spowodowała rezonans we wszystkich państwach Europy Środkowej, między innymi w Polsce. Rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. No bo dla każdego inteligentnego obserwatora było oczywiste, że jak Sowieci się wycofają stąd, no to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. Choćby dlatego, że nikt już nie da na to pieniędzy, na tę zabawę. No a jak ten ustrój nie przetrwa, a to jaki będzie? Bo jakiś musi być przecież. No jeszcze nie było wiadomo, jaki będzie, jak się będzie nazywał i na czym będzie polegał, ale jedno wydawało się bardzo prawdopodobne, że w tym nowym ustroju to już nie będzie się liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko będzie się liczyło coś innego, prawdopodobnie stan posiadania. No i jak pamiętamy, w 1986 roku wokół przedsiębiorstw państwowych pojawiły się spółki nomenklaturowe. To były właśnie przygotowania do zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, a ponieważ nie było innego sposobu stworzenia stanu posiadania, jak rozkradzenie majątku państwowego, przecież innego nie było, no to przystąpiono do rozkradania majątku państwowego i spółki nomenklaturowe były jedną z metod. Oczywiście dla takiego średniego szczebla, bo dla większego, no to były lepsze konfitury. Podam przykład tylko jednej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł przeprowadzenia nielegalnej operacji wykupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym. To trzeba było bardzo dyskretnie robić, bo to było nielegalne. No i państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Dla porównania przypomnę, że wtedy przeciętna pensja miesięczna w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a taka dobra 30 dolarów, a tu 1 700 000 000 dolarów. Długi wykupiono, ale tylko za 60 milionów dolarów, a 1 640
milionów gdzieś się rozszedł. No, ja podejrzewam, że na przykład stacja telewizyjna TVN została utworzona przy udziale pieniędzy ukradzionych z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. No, takie drobne poszlaki na to wskazują. Na przykład tam w tej aferze były skazane dwie osoby. No nie najważniejsze oczywiście, tylko takie tam no, jako kozły ofiarne. Pan Grzegorz Rzemek i pani Janina Him. Pan Grzegorz Rzemek dostał 10 lat więzienia, odsiedział od dzwonka do dzwonka i nie puścił farby, dlatego żyje. No, widać, życie mu było miłe niż cokolwiek innego. No i żyje, podobnie jak pani Janina Him. A sekretarką pani Janiny Him, która była skazana w procesie FOZ-u, była matka pani redaktor Justyny Pochankę. Więc widzimy, że tu nawet personalna ciągłość jest utrzymana. Także no, te moje podejrzenia na takich poszlakach się opierają, bo oczywiście nie wiem tak na pewno, jak ja bym takie rzeczy wiedział, to bym albo nie żył, albo był bardzo bogaty. To dwie możliwości są. Jak to Francuzi mówią, les extrêmes, tuż przeciwieństwa się stykają, prawda? Więc albo trup, albo bogaty. Proszę Państwa, no i to te uwłaszczenie nomenklatury to był jeden z takich systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej. Drugi taki systemowy nurt to była selekcja kadrowa tam w tych strukturach podziemnych. Chodziło o to, żeby wywiad wojskowy, który tam te przygotowania do transformacji ustrojowej organizował, miał za partnera do rozmów taką reprezentację, do której miałby zaufanie. No i to bardzo ładnie zostało przedstawione w takich notatkach z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń przedstawił, no nie Lesiakowi, bo to Lesiak był tylko postillon d'amour, tylko wywiadowi wojskowemu pewną taką polityczną ofertę. Jeśli wywiad wojskowy dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, no to my w rewanżu zagwarantujemy tutaj władzy, zachowanie pozycji społecznej, bez względu na jak się tam ustrój będzie nazywał, no i zachowanie tego, co sobie teraz kradnie. Nikomu włos nie spadnie z głowy. No i to i tak się stało. I tak się stało. Odpowiednia reprezentacja społeczeństwa została w ten sposób wyłoniona. No i wywiad wojskowy tam z nią rokowania prowadził, dyskutował różne te. No i tak się nadrodziła transformacja ustrojowa. Ale to były dwa takie systemowe nurty przygotowań do transformacji ustrojowej, bo obok tych dwóch systemowych nurtów pojawił się trzeci, bardzo brzemienny w skutki, mianowicie nurt przygotowań prywatnych, co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego. No, bezpieka to było najtwardsze jądro systemu komunistycznego. Ci bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I właśnie dlatego, że są i oni zresztą pierwsi wiedzieli, co tu się będzie działo. I przypuszczam, że każdy z nich postawił sobie samemu pytanie. No dobra, Sowieci się wycofają, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie na powróz łajdaka? Kto mnie wtedy obroni? Co ja wtedy zrobię? A ponieważ to są ludzie spostrzegawczy, inteligentni i sprytni, no to doszli do wniosku, zresztą całkowicie słusznego, że jak Sowieci się wycofają, to nastąpi prawie natychmiast odwrócenie sojuszy. Nasi dotychczasowi wrogowie będą naszymi sojusznikami. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować na służbę do któregoś z naszych przyszłych sojuszników. I on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. I tak się stało. Jedni się przewerbowali do służb amerykańskich, inni do niemieckiej BND, inni do Mossadu, a jeszcze inni, którzy tak nie byli tacy rzutcy, to tam zostali przy GRU, bo to nie zmienia się koni podczas przeprawy, albo tam trzeba by języki znać, a oni nie bardzo, no to już tam zostali.
No i w rezultacie to jest właśnie podstawa mojej ulubionej teorii spiskowej, że są te trzy stronnictwa, ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. Proszę Państwa, rozmaicie to wyglądało z tymi rządami, bo tu znowu musimy się cofnąć w czasie do 17 września 2009 roku. Co się wtedy stało? Anglo-amerykański prezydent Obama dokonał resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. To znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w naszym zakątku Europy. No, wycofanie Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki tutaj wytworzyło polityczną próżnię. A natura nie znosi próżni, zwłaszcza politycznej, i tę polityczną próżnię natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Dlaczego, skąd to strategiczne partnerstwo się wzięło? Ano stąd, że po roku 1990 Niemcy się nawróciły na linię polityczną kanclerza Bismarcka. Jaka jest linia polityczna kanclerza Bismarcka? Ano taka, że Niemcy rządzą Europą w porozumieniu z Rosją. Od tej linii w swoim czasie odszedł, proszę bardzo, tutaj są miejsca jeszcze. Od tej linii w swoim czasie odszedł cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. No ale to doprowadziło Niemcy jedna i druga decyzja do katastrofy. W związku z tym wyciągnięto z tego wnioski i Niemcy się nawróciły po 90 roku na linię polityczną kanclerza Bismarcka i zewnętrznym wyrazem tego nawrócenia jest właśnie strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie, które funkcjonuje, mimo że tam się tam obruszają na siebie tam te, ci partnerzy strategiczni. Podam przykład, dwa przykłady właściwie, jak to pięknie funkcjonuje to strategiczne partnerstwo. Pierwszy przykład to przewrót na Ukrainie, Majdan na Ukrainie. Putin wydawał się zaskoczony rozwojem wypadków, ale okazało się, że to nieprawda, bo on nie był zaskoczony, tylko on czekał na jedną informację. I kiedy nasza złota pani z Berlina powiedziała, że na Ukrainie nie będzie interwencji wojskowej, Putin zajął Krym 24 godziny. Na to czekał, no bo interwencja wojskowa jak była, to nie wiadomo jak to się skończy, prawda, kto będzie interweniował, jakie formy przybierze i tak, no na wszelki wypadek trzeba tutaj ostrożnie, a jak nie będzie, no to nasza złota pani, tak po chamsku, jakby powiedziała tak po chamsku, to by powiedziała, no na co durniu czekasz? No, on nie czekał, tylko sprawę załatwił. No i to jest jeden przykład znakomitego funkcjonowania strategicznego partnerstwa, a drugi przykład to jest Nord Stream 2. Tam wszyscy pomstują na to, a tu nic, budowa idzie jak tam spłatka, także to pokazuje, jak to strategiczne partnerstwo. To zresztą z jednej strony jest to zła wiadomość dla nas, ale z drugiej strony no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo na czym polega strategiczne partnerstwo? Co jest kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa? Ano podział Europy na strefę wpływów niemieckich i strefę wpływów rosyjskich prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Prawie dlatego, że republiki bałtyckie, które w pierwszej wersji były po wschodniej stronie kordonu, teraz są po zachodniej, ale poza tym wszystko jest tak, jak miało być. No to jak coś było dobre w 1939 roku, to jest dobre i teraz. To jest dobre i teraz, no i mamy. I to jest pewna, nieduża, ale pewna gwarancja, nie powiem, że bezpieczeństwa, ale takiego, powiedzmy, spokojnego słońca ze strony Rosji. Dopóki Rosja, dopóki strategiczne partnerstwo istnieje, to Rosja respektuje to, że Polska leży po niemieckiej stronie kordonu. Nie jest to jakaś wielka gwarancja bezpieczeństwa, ale no jakaś jest. Jeśli by pewnego dnia strategiczne partnerstwo przestało istnieć, no to już nie respektowałaby tego. Być może, że też by nie zrobiła nic. To ja kiedyś tak
w takiej rozmowie z telewizji japońskiej, bo mnie poprosili o wypowiedź, no to powiedziałem, że no, dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech, to my mamy coś w rodzaju gwarancji, że Niemcy nie zrobią niczego okropnego. Jakby tego wojska już nie było, to być może Niemcy też by nie zrobili niczego okropnego, ale już Niemcy, nasza pewność by gwałtownie zmalała. No i to jest taka różnica. Więc strategiczni partnerzy wypełnili tę próżnię, która powstała po wycofaniu Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki. No i co się stało? Natychmiast żeśmy tutaj ocieplili stosunki z Rosją. Państwo może już nie pamiętacie, ale przecież w sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim podpisał z arcybiskupem Józefem Michalikiem deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, no bo stronnictwo ruskie zostało zepchnięte do defensywy, ale wtedy to był właśnie taki majstersztyk stronnictwa ruskiego. No i wydawało się, że jest to już zaklepane, bo 20 listopada 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie został ustanowiony wreszcie nowy porządek polityczny, który ostatecznie miał zastąpić porządek jałtański. To był właśnie porządek lizboński, bo tego samego dnia takim najtwardszym jądrem tego porządku lizbońskiego było proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. Kto dzisiaj o tym pamięta, prawda? A wtedy to było wydarzenie, które zatrzymywało ruch ziemi wokół własnej osi. A więc to tak się, na jednym etapie tak działamy, na innym etapie inaczej. Proszę Państwa, i wydawało się, że ten porządek lizboński, no to przetrwa 50, może 100 lat. Nie, to nie była dla nas dobra wiadomość, ale miała pewne dobre strony. Ale prezydent Obama w 2013 roku doznał straszliwego upokorzenia w Syrii. I z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie. No i to oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki i że Polska ponownie przechodzi pod kuratelę Stanów Zjednoczonych. I to na dobre. No i co się stało? Ano natychmiast trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko Rzeczypospolitej III. No i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Żadnych innych nie podsłuchiwali po różnych tam knajpach. No i tam nagrali w tych knajpach, głównie pod Pluskwami, już tej knajpy nie ma, tam została wykadzona i tak dalej. Nagrali tam 900 godzin różnych rozmów. To, co tam trafiło do opinii publicznej, to okruszki tylko. No co tam jeszcze jest, to Bóg jeden wie. Być może takie rzeczy, których lepiej nie pokazywać, bo to nie wiadomo, co by to sobie ludzie pomyśleli. Bismarck kiedyś powiedział, że jak to dobrze, że ludzie nie wiedzą, jak się robi politykę i parówki. No i to się zgadza. Tak? Myślą, że to wszystko naprawdę, no to niech sobie tak myślą. Prawda? Co to komu szkodzi? No więc trzej kelnerzy nagrali 900 godzin tych rozmów w różnych knajpach, ale 700 godzin nagrali w rezydencji premiera Tuska, dokąd kelnerom właściwie nie wolno przychodzić. No a nagrali. No jaki z tego wniosek? No taki, że kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to nie jest zadanie niewykonalne, raczej rutynowe. Raczej rutynowe. No i nikt, ja nawet nie śmiem się domyślać, co to mogli być za fachowcy, bo niezawisły sąd też się nie ośmielił. Niezawisły sąd skazał pana Marka Falentę jako to głównego szatana, a już innych szatanów to miało zakazane, żeby nawet się domyślać. No to ja też się nie domyślam. No ale
te przecieki z tych rozmów, z tych podsłuchów zaczęły trafiać do niezależnych mediów głównego nurtu, no i zaczęły kompromitować działaczy Platformy Obywatelskiej w opinii publicznej. W rezultacie popularność Platformy Obywatelskiej zaczęła spadać, no a relatywnie rosnąć popularność Prawa i Sprawiedliwości. Na Ukrainie to trzeba było Majdan robić, tam opony palić, snajperów zaangażować, a u nas trzej kelnerzy tylko. To może to i dobrze, bo tam nikt nie zginął, ale... Proszę? No to wie pan, to można tak, to bardzo elegancka opinia, bo mniej elegancka to była taka, że to bardziej sefandulskie tutaj są stosunki, że tam trzej kelnerzy załatwiają sprawę sukcesji politycznej. No to dobrze to nie wygląda z drugiej strony, bo tam to przynajmniej jakiś ruch był i tego. No ale to co kraj, to obyczaj. No więc działacze Platformy Obywatelskiej byli kompromitowani tam tego. No i w rezultacie Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Pan Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie i to była rzeczywiście, byliśmy świadkami cudów, wobec których tam cud w Kanie Galilejskiej to małe piwo. Proszę pana, no przecież prezydent Komorowski na pół roku przed wyborami prezydenckimi był autentycznie przekonany, że on nie ma z kim przegrać. Autentycznie był przekonany, że on nie ma z kim przegrać. Pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o której rok wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym. Więc dlatego mówię o cudach. No ktoś tam zawsze cuda sprawia. Prawda? Tam w Kanie Galilejskiej to Pan Jezus, a kto te cuda sprawił? No trzeba by tutaj, jesteśmy skazani na domysły. Proszę Państwa, jeszcze były takie wynalazki się pojawiły, jak Nowoczesna, no to też był cud drugi. Bo dlaczego? No dotychczas, ja to nazywam ich stare kiejkuty, tych bezpieczniaków, stare kiejkuty kibicowały stronnictwu pruskiemu. No ale jak się zorientowały, że tu przechodzi Polska pod kuratelę amerykańską, no to jakiś to sens. Amerykanie mają taki sposób postępowania, jak tam gdzieś wchodzą do jakiegoś państwa, no to starają się na scenie politycznej usadowić tak zwanych naszych sukinsynów. Bo sukinsyny się dzielą na naszych i jakichś takich nie naszych. No i jak tych naszych, no to tam my chołubimy, tam wsadzamy ich, to gdzie trzeba, a tych jakichś takich nie naszych, to tam ze sceny politycznej uprzątamy, czasami nawet w tak zwane ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No to nikt się nie chce tam znaleźć, to jasne. No i bezpieczniacy też, stare kiejkuty też nie chciały i podjęły starania, żeby Stany Zjednoczone, skoro już wracamy, Polska wraca pod kuratelę amerykańską, żeby ich też wciągnęły na listę naszych sukinsynów. I Amerykanie chyba się początkowo wahali, a warto was w ogóle wciągać, pokażcie no co potraficie. No to im nie trzeba było dwa razy tego powtarzać i z dnia na dzień prawie utworzyli partię polityczną Nowoczesna z panem Ryszardem Petru na fasadzie. I jeszcze pan Rysio nie zdążył ust otworzyć, a już naród go obdarzył 11% zaufania. No, jak wyjaśnić ten fenomen? Na normalnym gruncie jest on zupełnie niepojęty. No mówię, pan Rysio jeszcze nie zdążył usta. A jak zdążył, to potem zaczął wygadywać rozmaite nonsensy. Tam doliczył się sześciu króli i tak dalej. No, daj Boże zdrowie. Więc jedyne wyjaśnienie, jakie przychodzi mi do głowy, to jest wyjaśnienie na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej. No, konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot, do pana Petru dołącz, no i już jest partia i 11% zaufania. No to teraz już tam widocznie inne treści już są w związku z tym. Proszę państwa, no i
Prawo i Sprawiedliwość, zarówno prezydenta, jak i rząd, mogła samodzielnie sformułować rząd. Krótko mówiąc, przedstawicielstwo stronnictwa amerykańsko-żydowskiego zostało na pozycji lidera osadzone. To było konsekwencją tego, że Polska przeszła, i to na dobre, pod kuratelę amerykańską. No ale Niemcy to jest państwo poważne i wcale nie chciały zrezygnować z wpływów politycznych w Polsce tylko dlatego, że prezydentowi Obamie się odmieniło. No to jemu się odmieniło, bo będzie jakiś inny prezydent, to będziemy się uczyć nowych piosenek i tak dalej, i tak dalej. To będziemy ćwierkać z innego klucza. No to i jak państwo pamiętacie może, rząd Beaty Szydło powstał późną jesienią 2015 roku. Jeszcze nic nie zdążył zrobić. A w styczniu 2016 roku Komisja Europejska, na czele której stoją dwa owczarki niemieckie, podjęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji i praworządności. Mówię, jeszcze rząd nie zdążył nic z czego zrobić. Więc było widać, że to Niemcy próbują odwojować tutaj utracone wpływy. Jeszcze nie. Kod dopiero się pojawił później, kiedy Komisja Europejska w lipcu 2016 roku przekazała Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Rząd nawet nie odpowiedział na te zalecenia. Pani Szydło tylko to scharakteryzowała je jako takie, że one nie mają charakteru merytorycznego, tylko ideologiczny i polityczny. No i termin wykonania tych zaleceń przypadał na 27 października 2016 roku. No i minął 27 października i nic się nie działo. Można było odnieść wrażenie, że Polska może zlekceważyć niemieckie ultimatum i kary nie odebrać. No tak dobrze to nie ma. I 16 grudnia podjęta została próba doprowadzenia do przesilenia politycznego w Polsce, czyli tak zwany Ciamajdan. No tam część posłów usiłowała zablokować ustawę budżetową, bo zablokowanie ustawy budżetowej w terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i nowych wyborów. Decyzja należy w tej sprawie do prezydenta, a prezydent Duda wtedy jeszcze by się nie ośmielił samodzielnie takiej decyzji, a prędzej by mundur splamił niż taką decyzję podjął. No i o to właśnie chodziło, żeby jej nie podjął, bo wtedy ta grupa posłów opozycyjnych by się wykreowała jako jedyna demokratyczna reprezentacja, już nie alternatywny ośrodek władzy, ale jedyny prawdziwie demokratyczny ośrodek władzy. No i jak tam zaczęli blokować tę salę plenarną, to wokół Sejmu zaczęli się gromadzić konfidenci zwożeni z całej Polski, żeby przedstawiać tam zagniewany lud. No i nawet pojawił się najstarszy kiejkut III Rzeczypospolitej w osobie przebranego po cywilnemu pana generała Marka Dukaczewskiego. Jak ci konfidenci zobaczyli, że on tam jest, już nie wiedzieli, jak tu zademonstrować gorliwość, rzucali się pod samochody, a ten taki pan Diduszko, mąż pani Diduszkowej, udawał trupa i nawet ona się na to nabrała, bo tam pochylała się nad nim, tak jak Matka Boska marksistowska i tego. No, ale jak kamery wyłączyli, to pan Diduszko wstał, trzepał sobie klapy, poszedł do domu. Także takie jeszcze były. No i do tego samego dnia do Wrocławia przyjechał Donald Tusk. Pod pretekstem uczestnictwa w jakimś evencie takim kulturowym, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby z terytorium Rzeczypospolitej, gdyby wypadki rozwinęły się w sposób przewidziany, żeby z terytorium Rzeczypospolitej ogłosił się jako prawdziwie demokratyczny prezydent, bo tamten to już się spaskudził, prawda? W takich sytuacjach bardzo dużo zależy od międzynarodowego uznania i o tym też pomyślano.
na 21 grudnia 2016 roku zostało wyznaczone posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone Polsce. No, gdyby Majdan się udał, to co Komisja Europejska by powiedziała? No alleluja, prawda? No nareszcie w Warszawie zapanowało praworządność i demokracja. I tak trzymać, i niech już tak zostanie. Dlaczego Niemcy podjęły próbę w grudniu 2016 roku? Tego oczywiście nie wiem, bo nasza złota pani mi się nie zwierza, ale przypuszczam, że ze względu na wybory amerykańskie, prezydenckie, bo w 2016 roku odbywały się w Stanach Zjednoczonych wybory. Wybory prezydenckie amerykańskie powodują, że na 2 miesiące pojawia się taki stan bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych, dlatego że wybory prezydenckie są na początku listopada, ale prezydent elekt obejmuje urzędowanie dopiero pod koniec stycznia. Składa przysięgę i dopiero może pełnić obowiązki. Do tej pory jest tylko prezydentem elektem. No i jak to wygląda w praktyce? Ano tak, że prezydent ustępujący już nie podejmuje decyzji, które mogłyby wiązać ręce jego następcy. A ten też nie podejmuje decyzji, ten elekt, bo jeszcze nie może. Jeszcze nie może. W związku z tym panuje coś w rodzaju bezkrólewia. Normalnie to bezkrólewie nie jest jakieś dramatyczne, dlatego że do tej pory to bywało tak, że no, tam w czasie kampanii tam się przezywali i tak dalej, i tak dalej. Ale jak nastąpiły wybory, po głosowaniu ten kandydat przegrany składał gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadały, no i tam nic się nie działo. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. Ta wojna polityczna pani Hillary Clintonowej z Donaldem Trumpem wcale się nie skończyła, nawet nie osłabła po wyborze Donalda Trumpa. Przeciwnie, tak jakby się rozpalała coraz bardziej. Sam to widziałem na własne oczy, jak byłem w Nowym Jorku w grudniu 2016 roku, no to sam widziałem, jak demonstracje przeciwko Trumpowi, który już był wybrany, przewalały się jedna za drugą przez Nowy Jork, a nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, $18,5 za godzinę. No tak, w Ameryce to inaczej się nie robi, tak się robi, więc to nawet nie było dziwaczne, bo to jest normalna praktyka Stanów Zjednoczonych, że takich demonstrantów tam się ich wynajmuje, no to co to szkodzi, prawda? Bo oni tam nie wiedzą przeciwko czemu demonstrują, no to im tym lepiej, jak nie wiedzą, to tam krzyczą, to co im tam ten speaker podpowie, to oni krzyczą, później idą do kasy i tam inkasują i w porządku. I prawdopodobnie w Niemczech doszli do wniosku, że skoro tak, skoro ta wojna nie ustaje, tylko nawet jak się, nawet się rozwija, rozpala, no to znakomicie się składa, to trzeba stworzyć w Polsce fakty dokonane. A potem jak Trump obejmie urząd, no to będzie musiał przyjąć to z wiadomości. Bo to wiecie państwo, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Ale tutaj Trump okazał się trochę sprytniejszy niż tam przypuszczano w Berlinie, że on już będzie tu tą wojną zaabsorbowany, już w ogóle nie będzie tam patrzył na boki, a już nie daj Boże tam na Polskę, to na pewno nie. Tymczasem tak nie było. Owszem, on był zaabsorbowany, ale 15 grudnia, na dzień przed Ciamajdanem, przyleciał do Warszawy na kilka godzin pan Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa, i odbył 2-godzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński, zwracam uwagę, jest szeregowym, prostym posłem. Ale to z nim rozmawiał Rudolf Giuliani, a nie tam z prezydentem Dudą, czy nie z panią Szydło, tylko z nim. No i po tej rozmowie Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej Sejmu, no i tam oni ustawę budżetową uchwalili. Cały ten punkt ciężkości w jednej chwili przestał istnieć.
I tylko tym posłom, którzy blokowali salę plenarną, nikt nie powiedział, że wojna się skończyła. I oni tam zostali, śpiewali kantyczki jakieś, kolędowali i tak dalej. Wreszcie ktoś się nad nimi zlitował i idźcie do domu już po wszystkim. No bo trzy dni po tym, czyli 19 grudnia, w dzienniku Die Welt ukazał się, zatrąbiono do odwrotu, ukazał się artykuł taki, no nie udało się. Nie udało się, trzeba na pewien czas się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. No i parę dni później nasza złota pani. O, tu wielu ludzi tak się dopytuje, dlaczego ja panią kanclerz Angelę Merkel nazywam naszą złotą panią. To jest cytat, ja to mówiłem kiedyś na antenie Radia Maryja, to jest cytat z takiej piosenki, którą Niemcy kazali śpiewać w czasie okupacji Żydom, jak tam ich pędzili do pracy, to im kazali śpiewać taką piosenkę. Marszałek Śmigły Rydz nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. No to dlatego nasza złota pani. No i nasza złota pani zapowiedziała, że przyjedzie do Warszawy 7 lutego. No i przyjechała, ale to nie była podróż do Canossy, bo przed przyjazdem do Warszawy nasza złota pani pokazała tęgi kij w postaci deklaracji, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. W przełożeniu na język ludzki oznacza to, że decyzje będą podejmowane w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom, które już nie będą miały nic do gadania, musiały wykonywać. No i z tym pani nasza złota przyjechała, odbyła 4 rozmowy. 2 rozmowy z panią premier Beatą Szydło, jedną z panem prezydentem i jedną z Jarosławem Kaczyńskim, prostym posłem, czyli naczelnikiem państwa. Otóż pani Szydło podczas po pierwszej rozmowie jeszcze nie była, nie wiedziała, co myśli. Jeszcze nie wiedziała, co myśli, bo powiedziała, że koncepcja tam, dziennikarze ją zapytali, no co tam tego, a ona powiada, że koncepcja Europy dwóch prędkości jest interesująca. No to ktoś to zauważył, doniósł gdzie trzeba i po 2 godzinach, kiedy odbyła następną rozmowę z naszą złotą panią, no to już zupełnie z innego klucza tam śpiewa, powiedziała, że koncepcja Europy dwóch prędkości jest absolutnie nie do przyjęcia. W ciągu 2 godzin tak się stało. Najpierw była interesująca, a potem już nie do przyjęcia. No i nasza złota pani się zorientowała, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty. Trzeba inaczej rozłożyć akcenty w tej batalii. Już nie trzeba walczyć o demokrację, to znaczy trzeba oczywiście, ale przede wszystkim trzeba zacząć walczyć o praworządność. No i dopóki walczyliśmy o demokrację, no to wtedy nawet pan Mateusz Kijowski mógł być na fasadzie i tam tym sztandarem demokracji wieść, ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, no to już nie. Bo co, jakby to wyglądało, kiedy liderem tu walki o praworządność i wywija sztandarem praworządności na oczach całej Europy jest pan podejrzewany o zaległości alimentacyjne, jakieś tam malwersacje finansowe, no jednak to by było za bardzo niestrawne. No i dlatego pan Mateusz Kijowski został wycofany tam w głąb szeregów, już tam, żeby go nikt nie zauważał, a na pierwsze miejsce kto się wysunął? No jak walczymy o praworządność, no to sędziowie nie zawieśli, to chyba jasne. No i to się zaczęło, cała batalia, która nabrała rumieńców, bo wiecie państwo, tutaj też było takie przygotowanie artyleryjskie. Jeszcze nie otrząsnęliśmy się z wrażenia po wizycie naszej złotej pani, a już na początku marca, więc no, miesiąc później, wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z apelem, żeby Komisja zrobiła z Polską porządek, dlatego że poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. Ktoś musiał tam powiedzieć tym organizacjom broniącym praw człowieka, słuchajcie, no patrzcie, co tu się w Polsce wyprawia, tu przecież dzieci jedzą na śniadanie, pieką na wolnym ogniu, no to ja, to
to kto to wiedział, takie rzeczy. No i tak się stało. I w połowie roku 2017 pan prezydent Andrzej Duda dopuścił się felonii wobec naczelnika państwa. Po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią zapowiedział, że zawetuje dwie ustawy sądowe, które były no, przedmiotem takiego tu nawet dumy Prawa i Sprawiedliwości. No i zrobił to. No i zrobił to. To, co to oznaczało, że pan prezydent Duda przegryzł pępowinę, która go łączyła z PiS-em.